Kim jest Młody Corden? Zapewne wiecie, ale może też i nie wiecie. Jest to młody człowiek, młody artysta z pomysłem na siebie, który wymaga umiejętności tworzenia piosenek w stylu rap, o co oskarża się go powszechnie, że no właśnie on nie umie tego robić. Jaka jest natomiast prawda, w to się zagłębimy w tym odcinku. No więc Młodego Cordena jakiś czas temu przyjęto do SBM Label i myślę, że od tego większość osób go poznała i wyrobiła sobie o nim dość mocną opinię. Wynikającą m.in. z jego bardzo dużego użycia autotuna oraz kilku innych rzeczy. To, co w jakiś sposób wyróżnia go od innych tego typu artystów, to to, że często pod jego piosenkami wiele osób pisze mu komentarze nie zrozumiecie, albo jakieś inne wiązanki dotyczące tak zwanych normików, czyli osób, które jak widać nie lubią Młodego Cordena. No i nie wiem niestety z czego to wynika, chociaż domyślam się, że wiem z czego to wynika. Mam teorię i ona jest w 100% błędna. Nie każdy umie krzyczeć do mikrofonu, a on ma to coś, że on umie krzyczeć. I nie uważam, że jest ona w 100% błędna. Wręcz nie jestem pierwszą osobą, która miała tę teorię. Natomiast podejrzewam, że to co robi Młody Corden, to nie jest prawdziwa muzyka. I tu nie chodzi o to, że ona jest zła. Chodzi o to, że ona jest zła celowo. Młody Corden jest Bartoszem Walaszkiem muzyki. Cała teoria polega na tym, że Corden udowadniał nam już, że on jest w stanie robić dobrą muzykę, jest w stanie się postarać. To jest po pierwsze. Po drugie, jak tam udowodnił vlog z SB Starteru, on byłby w stanie to nawinąć równie dobrze, gdyby się po prostu postarał nawinąć to bez żadnego autotune'u, tak? Absolutnie żadnego. Ona ma kubki, ja mam CDG. Okej. Bransoletki. Wierzcie mi, ja się znam na ludziach, którzy używają mocnego autotuna i potrzebują bardzo dużego postarania się, żeby zaśpiewać coś dobrze, ponieważ jestem takim człowiekiem. Po trzecie, jakiś czas temu powstało coś takiego jak Blond Boys Summer oraz ich utwór Dlaczego Znowu Płaczesz, który w pewnym sensie kpi z tego typu utworów z lat tych, no, 90. takich, gdzie były złej jakości green screen i inne tego typu rzeczy. I to myślę dobrze udowadnia, że SB Mafia potrafi w kulki lecieć, a że Młody Corden należy do SBM-u, to w sumie co stoi na przeszkodzie, żeby on też zrobił sobie z nas jaja. I tu właśnie o to chodzi w tej mojej teorii. Może on, całość jego działalności, to jest jedna wielka kpina z nas wszystkich. Także tak, taka jest moja teoria, że Młody Corden robi sobie z nas wszystkich po prostu podśmiechujki, robi sobie z nas jaja, że on sobie z nas kpi. Udało mu się, jeśli to jest jeśli to był jego plan, ponieważ uwierzyłem w to, że on to robi na serio i uważałem, że jest złym raperem. Teraz uważam, że Młody Corden to nie jest żaden F-tier raper, Młody Corden to jest S-tier troll. Dlatego teraz ja również będę doceniać utwory Lokatego Pana robione na 30%. Zobaczcie, nawet zostawiłem komentarz pod jedną z takich piosenek. No jak można drwić tak ze mnie?